Witam, z tej strony Rafał. W dzisiejszym tutorialu dodamy podstawowe formatowanie WordPressa. Generalnie chodzi mi o to, jeśli na przykład przejdziemy do jakiejś strony, na przykład otworzę stronę, tu mam przykładową, na razie nic na niej nie mam. I na przykład dodam na tej stronie jakąś fotkę, tekst oczywiście, czyli content. I będę chciał na przykład, żeby moja fotografia była wyrównana do prawej strony. I to już jest na przykład formatowanie WordPressa, które chcemy wykonać w naszym kokpicie po prostu, bez używania styli CSS. Gdy przejdę do tej przykładowej strony, na przykład dodam jakiś content do niej, czyli jakiś przykładowy tekst, jak lorem ipsum na przykład, czyli trochę wypełnimy ten content oraz dodamy jakieś medium. Niech to będzie jakaś mała foteczka. Wstawię ją na stronę i chcę ją wyrównać do prawej strony. Czyli tutaj daję wyrównaj do prawej, ponieważ to pierwsze to jest brak wyrównania. Daję do prawej i ona powinna się tak generalnie zachować, tak jak tutaj sobie po prostu ją wyrównałem. Czyli zaktualizuj. Zobaczmy teraz do przykładowej strony. I tak jak widzimy, tutaj nic się nie stało. Ta fotka została tak jakby w ogóle nie była formatowana. Dlatego trzeba po prostu dodać WordPressowe formatowanie do styli CSS. Wpiszmy WordPress style CSS i powinno być tu CSS WordPress Codex. Czyli WordPress tutaj ma te swoje podstawowe właśnie całe core CSS i to należy skopiować. Ctrl plus C. Przejdźmy do naszych styli. Style CSS. To są te defaultowe w głównym katalogu. Można tutaj dodać gdziekolwiek się chce. Najlepiej tutaj. Tutaj jest ten cały core WordPressa, który dodaliśmy. Teraz jeszcze trzeba te style podpiąć, ponieważ tak jak odświeżę, no to nic się na pewno nie stanie, ponieważ tego CSS-a nie podpięliśmy, on tylko tak jest ogólnie do wczytu, żebyśmy wiedzieli, jaki jest hemename, czyli jaki szablon, adres, kto go stworzył po prostu, adres autora, adres szablonu, czyli te podstawowe dane WordPress sobie automatycznie wczytuje, natomiast żeby go podpiąć pod style, trzeba go na przykład functions PHP dodać. Czyli przejdźmy. Ja tutaj w którymś tutorialu pokazywałem, jak je podpinać. Te style. Czyli tutaj mam wykomentowane WPNQI style, style name, czyli get style set UERI. Czyli to jest ten podstawowy styl, zostaje podpięty. Zapisujemy. Odświeżmy. I tak jak widzimy, styl już się zrobił, przechodzi na prawą stronę. Będę chciał wyrównać do środka i zaktualizuję. Obrazek zostanie wyrównany do środka. Tak jak widzimy, wszystko działa. Są to te klasy, które dodaliśmy teraz właśnie w naszym, na przykład w naszym pliku, style CSS. Tak jak widzimy, Alink Center na przykład ja skopiuję. Tak jak widzimy, gdybym to wyłączył, to automatycznie to też mi się wszystko wyłącza. I generalnie ta klasa gdzieś powinna być, ja ją skopiowałem. Tutaj, gdzie dodaliśmy w stylach CSR, CTRLFFV. Czyli tak jak widzimy, ta klasa tutaj jest, Alink Center. Czyli to jest to wszystko, co po prostu dodaliśmy. WordPress tu ma swoje własne formatowanie, które używa do wpisów, do stron. Czyli generalnie to się zawsze dodaje do szablonu. Dobrze, w dzisiejszym tutorialu to będzie wszystko i zapraszam na następny.